Kochani, takie moje zwykłe przemyślenia, którym chcę się z wami podzielić. Ten świat się zmienia. Już w średniowieczu, w starożytności już starsze pokolenie narzekało na młodzież. Bo ta młodzież była nie taka, jak sobie starsi życzyli. Świat się zmienia, pokolenie też się zmienia w którymś kierunku. Następne pokolenie będzie znowu inne. Takie moje krótkie przemyślenie. Zauważyłem, że świat nie wiadomo, czy się zmieni. Jestem przekonany, czy świat się zmienia w dobrym kierunku, ale jestem przekonany, że kobiety się zmieniły. Kobiety się zmieniły i to w kierunku, który wcale nie jest korzystny dla kobiet. Tu nie chodzi nawet o to, że kobiety używają słów, których kiedyś nie odważyłaby się żadna kobieta użyć publicznie, nawet prywatnie. Tu nawet nie chodzi o to, że kobiety pragną dominować. Nie chodzi o to. Kiedyś kobiety czerpały radość z tego, że mężczyźni opiekowali się kobietami. Tu chodzi o to, że kobiety swoimi zmianami, które pojawiają się na świecie, doprowadzają do tego, że zanika coś takiego jak ta efemeryczna otoczka u kobiety, którą mężczyzna tak kocha, którą mężczyzna tak podziwia. To nie chodzi o to, że kobieta potrafi prowadzić samochód. Wiemy od początku istnienia samochodu, że pierwszą kobietą, która prowadziła samochód, to była ta żona Benza. I to ona przejechała pierwsze ponad 100 km samochodem, żeby ciotkę odwiedzić. Wiem, że kobiety sobie od dawna dają radę w życiu doczesnym. Ale chodzi o to, że jak jadę samochodem i widzę, że mi kobieta zajeżdża drogę i na dodatek pokazuje mi, to kochani, to ten świat może iść w dobrym kierunku, ale kobiety nie. Kobiety, nie idźcie w tym kierunku. Jak zostały jeszcze wśród was, drogie panie, jakieś kobiety, to zawróćcie. Zawróćcie. Jak najszybciej zawróćcie.